Komisji Statutowej Naczelnej Rady. Dobra. Dziękuję. Dobrze. Andrzej Skibiński, mandat 254, region lubuski, okręg zielonogórski. Szanowne prezydium, szanowni goście, drogie koleżeństwo. Przypadł mi zaszczyt przedłożenia Państwu projektu statutu na dzisiejszym zjeździe krajowym. Szanowni Państwo, tak w dużym telegraficznym skrócie. Koledzy, rok 2018 był rokiem milenijnym, 95-lecie naszego związku, jak również stulecie odzyskania niepodległości. Natomiast nam rok 2018 będzie się kojarzył również z datą zmiany naszego prawa łowieckiego, która weszła 1 kwietnia. Ustawa przesądziła w sposób wyraźny, widać na załączonych tu telebimach i na tutaj obecnym tym największym telebimie, kto jest, co, jakie mamy organy w Polskim Związku Łowieckim, jeżeli chodzi o naszą działalność. Z tego wyliczenia tutaj ustawowego ewidentnie nie ma Okręgowej Rady Łowieckiej. My tego nie oceniamy, mili Państwo, ani jako komisja, ani jako ciało. Jesteśmy tu legalistami i do tego również się staraliśmy dostosować w sensie rozwiązań statutowych. I mili Państwo, najwyższym organem oczywiście jest Krajowy Zjazd. Podzieliłem tutaj na różne kolory. Krajowy Zjazd ustala nam kierunki działania Polskiego Związku Łowieckiego i po to się również dziś też spotkaliśmy. Zarząd Główny jest organem zarządzającym. Natomiast trzy organy mamy, które poza ustawą również mamy delegacje do realizacji innych zadań przewidzianych statutem. I tak tu właśnie, mili Państwo, macie wyszczególnione w punkcie 1, 2 i 3. Co nam dalej ustawa, nie wiem co jest, nie chcę klikać. Mili Państwo, ustawa również nam nakreśliła ustawowe zadania, również w artykule 34, które macie, mili Państwo, wyświetlone. I w tych ramach również Komisja Statutowa musiała dokonać pewnych uregulowań, propozycji, które Państwo zaakceptują bądź też nie zaakceptują. Mili Państwo, artykuł 35a stanowi również, kto stanowi nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Jak w poprzednich przepisach ustaw również było zapisane, że minister do spraw środowiska, czy też właściwe do spraw środowiska. Natomiast ta ustawa mówi wyraźnie, uszczegóławia te kwestie nadzoru z tym związane. Macie również Państwa, nie będę tego Państwu czytał. Natomiast ta ustawa w sposób szczegółowy wymienia kompetencje pana ministra do spraw środowiska. Jaki jest zakres kontroli? Zakres kontroli jest tylko, mili Państwo, względem legalności. Nie wchodzą inne tutaj kryteria celowości bądź też rzetelności, natomiast jest tylko zgodność z prawem, to co pani dzisiaj minister, wiceminister podkreśliła i w tym zakresie pan minister zakres tej kontroli naszego związku obejmuje. Jeżeli chodzi, przechodząc do kwestii związanych z naszą działalnością, ustawa prawo łowieckie również została w tym samym dniu uchwalone przepisy wprowadzające prawo łowieckie, które określiły, jak od miesiąca kwietnia do 13 grudnia również pracowała nad tym komisja statutowa czy prawna, która przewodniczył mecenas Jan Krawczyk, sędzia Głównego Sądu Łowieckiego. Podczas przekazania nam tych propozycji cała komisja uznała, że będzie to podstawa do deliberowania, jednakże uznaliśmy, że zapisy, z uwagi na to, że ustawa wymaga przede wszystkim tego, iż nadzór nad działalnością Zarządu Głównego sprawuje Naczelna Rada Łowiecka, tego zapisu nie było i ten społeczny aspekt jest dużo ważniejszy. Uznaliśmy, że zapisy musimy pozmieniać i tak też żeśmy uczynili. Spotkaliśmy się, jak mili Państwo widzicie, tu parokrotnie w ciągu praktycznie miesiąca stworzyliśmy podstawy do przedłożenia projektu statutu. Prawda jest też taka, że w tym okresie
od 13 grudnia do przedłożenia na początku roku Naczelnej Radzie Łowieckiej były też święta i Nowy Rok. Pracowaliśmy podczas tych spotkań dziewięciokrotnych. Ustaliliśmy podstawowe pryncypia, czyli od momentu otrzymania przez nas dyspozycji od Naczelnej Rady Łowieckiej do momentu przedłożenia naszego projektu do Naczelnej Rady Łowieckiej nie udzielamy żadnych zewnętrznych, czy nie uczestniczymy w żadnym, używając żargonu, no, w środowisku internetowym, czy też na różnego rodzaju no, polach, które nam internet pozwala. Uznaliśmy, że ten projekt my przedłużymy pierwszy i upublicznimy go dopiero z momentu złożenia go do Naczelnej Rady Łowieckiej i tak, też tak nastąpiło. Podczas spotkania, już nie pamiętam, chyba 10 stycznia, tak? Przedłużyliśmy. Czwartego było posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. 3 myśmy się również spotkali. 4 stycznia przedłożyliśmy pierwszy projekt statutu, do którego nas zobowiązała Naczelna Rada Łowiecka i od tej pory zaczęła się dysputa ta zewnętrzna, tak to nazwijmy, już nie w ramach tylko Komisji Naczelnej Rady Łowieckiej, ale również na szerzej, bo umieściliśmy to również na stronie internetowej. My też z góry przepraszamy, jesteśmy też tylko ludźmi ułomnymi, był to krótki okres, nie było czasu na debatę publiczną, a czas nas nagli. Mili Państwo, ten czas to jest od 27 października, 3 miesiące, to jest do 27 stycznia. A od 27 stycznia mamy miesiąc na przedłużenie go do Pana Ministra, czyli do 26 lutego. I w tym terminie te zadanie staraliśmy się również wykonać. Nie chciałem parafrazować już klasyków odnośnie wykonania zadania, Panie Prezesie, ale zadanie względem Naczelnej Rady żeśmy wykonali i Naczelna Rada nas nie zwolniła nadal z tego obowiązku. Również spotkaliśmy się parokrotnie w styczniu, 25 stycznia przedłożyliśmy ten projekt, który macie Państwo w dokumentach. Również po tym terminie. Minister. Szanowni Państwo, mam zaszczyt przywitać Pana Ministra Henryka Kowalczyka, który zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo proszę Panie Ministrze, proszę przywitać brawami Pana Ministra. Głos zabierze minister środowiska, pan Henryk Kowalczyk. Panie przewodniczący, szanowne prezydium, szanowni delegaci. Przede wszystkim chciałem przeprosić za niemożność brania udziału od samego początku tego zjazdu delegatów. Myślę, że tu w moim imieniu pani minister Małgorzata Golińska wyjaśniała przyczyny mojej nieobecności. Wracam właśnie właściwie z pierwszej części uroczystości pogrzebowych świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. Już ta druga część, jeśli chciałbym uczestniczyć, to już w ogóle do Państwa bym nie przyjechał. A powiem szczerze, że bardzo chciałem przyjechać, aby wziąć udział w tym zjeździe delegatów. Myślę, że tych przyczyn chęci mojego przyjazdu jest kilka. Na pewno jesteśmy w okresie niezwykle ważnym dla Polskiego Związku Łowieckiego, dlatego że od wielu lat jest to największa zmiana, która dotknęła albo która dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego, środowiska myśliwskiego.
To jest zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o łowiectwie. Zaczęło się oczywiście od wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazywał wprost uprawnienia dla właścicieli gruntów, ich uprawnienia własnościowe, aby mieli możliwość wyrażenia zgody bądź jakiejkolwiek innej formie wyrażenia swojej woli o dopuszczeniu prowadzenia polowań na swoich gruntach. To był ten nakaz Trybunału Konstytucyjnego. Ale jak zawsze przy każdej dyskusji o prawie łowieckim i tutaj również ta dyskusja rozwinęła się bardzo szeroko. Nastąpiły dość istotne zmiany. Myślę, że też nie wszystkie zmiany były takimi, które w pełni satysfakcjonują środowisko łowieckie. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale też ta dyskusja spowodowała, że wszyscy inni zaczęli mówić o łowiectwie, o myśliwych. Zaczęli mówić, niekoniecznie mając stosowną wiedzę, stosowne informacje, często kierując się mniej wiedzą, bardziej czasami ideologią. Stąd kształt ustawy, jaki został uchwalony przez parlament, jest taki, który na ówczesny czas, czyli na wiosnę poprzedniego roku, był możliwy do uchwalenia. I tu pragnę zapewnić, że czyniłem wszelkie starania, aby ta ustawa po pierwsze nie naruszała istoty funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, co do istoty, choć były różne pomysły, one nadal się pojawiają i są czasami artykułowane, ale proszę przyjąć zapewnienie, że jeśli takie pomysły się pojawiają, to one są odosobnione i na pewno nie są to pomysły Ministerstwa Środowiska, choć pewnie będą różne głosy słyszalne z różnych źródeł. My uznajemy, że polski model funkcjonowania łowiectwa jest modelem bardzo dobrym, modelem niemalże wzorcowym i taki chcemy utrzymać. I na pewno dopóki ja będę ministrem środowiska, to tego modelu zmieniać nie będziemy. Natomiast zmiany, które zostały wprowadzone, są zmianami, które były podyktowane różnymi warunkami. Również warunkami funkcjonowania wewnątrz Polskiego Związku Łowieckiego. I wszyscy Państwo delegaci pewnie przyznają, że te zmiany były konieczne. Nie było to tak, że Polski Związek Łowiecki od wewnątrz funkcjonował idealnie. Dochodziły do mnie głosy, sam nie jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, ani myśliwym, ale mam bardzo wielu znajomych i przyjaciół, którzy są myśliwymi, którzy dyskutują ze mną. Wiele delegacji przyjąłem zarówno w Ministerstwie Środowiska, jak i w swoim biurze poselskim, a więc te tematy nie są mi obce. I to, że Polski Związek Łowiecki nie funkcjonował idealnie, to pewnie wszyscy o tym doskonale wiedzą. Próbujemy to tak ułożyć, aby rzeczywiście było to coraz lepiej. Pewnie idealnie nie będzie, bo ideałów nie ma. Bardzo trudno je uzyskać, a poza tym ideał wygląda bardzo różnie w różnych oczach, więc czasami w jednych oczach to jest ideał, a w drugich wręcz odwrotnie. Więc pewnie tak to już będzie i cała współpraca i uzgodnienie czegokolwiek polega na tym, żeby słuchać siebie wzajemnie i wypracować kompromis. W ostatnim czasie, podczas wypracowywania tych kompromisów, ale nie tylko, również między innymi współpracy pomiędzy organami władzy Polskiego Związku Łowieckiego, doszło do różnych sytuacji. Z tego miejsca chcę podkreślić jedną rzecz, że osobiście byłem bardzo zasmucony, było mi przykro, kiedy manipulowano nagraniami
ze spotkania chyba 28 grudnia, kiedy to spotkaliśmy się z okręgowymi łowczymi, aby wypracować jak najlepsze metody zwalczania choroby ASF-u, ponieważ jest to choroba bardzo groźna, śmiertelna, nie tylko dla rolników trzody chlewnej, chociaż tam jest to wprost, ma przełożenie na ich właściwie byt ekonomiczny i na podstawy życia, ale też jest to choroba bardzo groźna dla populacji dzików, a więc myślę, że we wspólnym interesie jest zwalczanie tej choroby. Ja odbieram te nagrania i te publikacje tych nagrań, sprzedaż tych nagrań, oczywiście jako bardzo przykry incydent, niegodny honorowej postawy myśliwego, ale niestety jak w każdym środowisku, ja rozumiem, że i w tym środowisku mogą się zdarzyć czarne owce i to był przykład takiej sytuacji. Natomiast nie zmienia to absolutnie mojego stosunku do całej rzeszy myśliwych, uczciwych, porządnych ludzi, którzy nigdy by do tego nie dopuszczali. A więc mimo tych różnych incydentów, które pewnie miały różne cele, mój stosunek do łowiectwa, do myśliwych absolutnie się nie zmienia. Chylę czoło przed waszą pracą, waszą pasją, waszą misją, jak to czasami mówię, dlatego że jest to nie tylko pasja, która służy osobistym zainteresowaniem, ale jest to misja służąca ochronie przyrody i o tym trzeba mówić wszędzie. Ja staram się o tym też mówić wszędzie, chociaż ten pogląd nie jest oczywiście dość powszechnie akceptowany. Są osoby, które to kwestionują, a ja uważam, że pełnicie niezwykle ważną misję w ochronie przyrody i tak jak przyroda, łowiectwo od wiek wieków jest tradycją, jest wpisane w naturę środowiska, tak to powinno pozostać. A dyskusja na temat modelu łowiectwa oczywiście jest dyskusją już wtórną. Więc mam nadzieję, że ta dyskusja na dziś, na obecnym zjeździe pozwoli na wypracowanie po pierwsze tak ważnego dokumentu, jakim jest statut Polskiego Związku Łowieckiego, który w nowych warunkach prawnych ma określić wzajemne relacje pomiędzy różnymi podmiotami i organami Polskiego Związku Łowieckiego, pomiędzy kołami, okręgami, łowczymi okręgowymi, Naczelną Radą Łowiecką, czy zarządem głównym, czy łowczym krajowym. To jest niezwykle ważne, gdyż ta współpraca daje podstawę do tego, aby rzeczywiście myślistwo, łowiectwo rozwijało się harmonijnie. Dość mamy wrogów zewnętrznych, aby jeszcze od środka prowadzić spory. Przecież wszyscy ci, którzy są zdecydowanie przeciwko myślistwu, ja bym nawet powiedział, że jeśli ktoś w ten sposób atakował pomysły na zwalczanie ASF-u, gdzie innych możliwości nie ma, pokazują to inne kraje europejskie, to znaczy, że działa na szkodę Polski, wręcz to mogę tak powiedzieć. Więc te środowiska na pewno nie będą nam sprzyjać, na pewno nie będą rozumieć tych wszystkich argumentów. Dlatego też, ale one są, trzeba mieć tego świadomość i dlatego też niezwykle ważna jest jedność Polskiego Związku Łowieckiego. Jedność, która będzie okazywana na zewnątrz. Jedność w pełnieniu tej ważnej misji dla przyrody, ale też oczywiście w pełnieniu też tej funkcji, również i gospodarczej, wynikającej z łowiectwa i myślistwa. Szanowni Państwo, stąd między innymi, aby ten zjazd mógł przyjąć statut jak najbardziej w zapisie akceptowalny dla wszystkich środowisk. I znów powtarzam, jeśli wszystkie środowiska, wszystkie grupy, wszystkie strony i koła, i okręgi, i zarząd główny, i Rada Naczelna mogła z czystym sumieniem taki statut poprzeć, to pewnie trzeba iść na kompromisy i na ustępstwa. Stąd między innymi organizowaliśmy wiele spotkań, takich, na których konsultowaliśmy te zapisy statutu. Oczywiście naszą troską jako ministerstwa jest dbanie o to, aby zapisy statutu były zgodne z prawem. To jest nasza podstawowa rola i tego i za to jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast ułożenie relacji wewnątrz Związku Łowieckiego należy oczywiście do organów i do środowiska, a więc
mam nadzieję, że te relacje, które w tym statucie zostały zaproponowane, są relacjami takimi, które pozwolą na dobrą współpracę Rady Naczelnej, Zarządu Głównego Łowczego Krajowego, Łowczych Okręgowych i oczywiście też upodmiotowienia kół, dlatego że też koła są też niezwykle ważne w tym całym procesie i funkcjonowania związku. Szanowni Państwo, ponieważ ta decyzja jest niezwykle istotna, to oczywiście tą decyzję trzeba podjąć. Tą decyzję trzeba podjąć z jednej strony, aby trwale już nie prowadzić sporów wewnątrz Polskiego Związku Łowieckiego, aby jeśliwiek są różnice zdań, to one były wyjaśniane na bieżąco. Bardzo też zależy mi na transparentności wszelkich organów Polskiego Związku Łowieckiego, na to, żeby Zarząd Główny był transparentny wobec wszystkich. Oczywiście pewnie trudno będzie, żeby był transparentny wobec każdej osoby, ale transparentny wobec Rady Naczelnej, wobec Łowczych Okręgowych, żeby nie było sytuacji takiej, że coś ktoś mówi, inny powtarza plotki, nie mając żadnych dokumentów ani żadnej wiedzy na ten temat. Niezwykle ważna jest transparentność działania wszystkich organów. Jeśli ta transparentność działania będzie, to każdy będzie miał szansę na własne oczy zobaczyć, że jest tak, a nie inaczej. Na własne oczy zobaczyć dokumenty. Również rodzi to dużo znacznie prostszą zasadę zaufania wzajemnego, a nie wzajemnych pomówień, oskarżeń, niedomówień, tak jak to czasami teraz się dzieje wobec ministra środowiska, wobec Krajowego Łowczego, czy już byłego, czy może być przyszłego, czy wobec prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i tak dalej. Naprawdę zależy nam chyba wszystkim. Jeśli komuś nie zależy, no to trudno, ale ja takiego stanowiska nie popieram, na jawności, transparentności, szczerej i uczciwej dyskusji, a nie na wzajemnych podchodach. I tak powinniśmy wypracować statut, aby dawał ramy takiego funkcjonowania. Minister środowiska jest od tego, żeby po pierwsze stać na straży prawa, czyli uchwalenia statutu zgodnego z prawem, z ustawą, ale też, aby chronić środowisko myśliwskie przed zewnętrznymi zakusami jego rozbijania. Niestety takie cały czas się pojawiają i będą się pojawiać. Żyjemy w świecie, kiedy oczywiście dla niektórych myśliwstwo nie jest do przyjęcia. Niektórzy atakują z zasady, z ideologicznego punktu widzenia. A więc szczególnie tutaj ta jedność, podstawa jest niezwykle ważna, a ja ze swojej strony deklaruję z całym moim zespołem, z panią minister, z panem dyrektorem, wszystkimi pracownikami ministerstwa, że będziemy was chronić przed tymi złymi zakusami, ale sami musicie być przede wszystkim jednością, ze sobą współpracować i mać do siebie zaufanie. I mam nadzieję, że i wypracowany statut, i dyskusja na tym zjeździe do tego doprowadzi, czego bardzo wszystkim życzę. Państwu, ale też i sobie. Dziękuję bardzo. W imieniu koleżanek i kolegów bardzo serdecznie dziękuję za to wystąpienie, panie ministrze. Proszę kolegę Skibińskiego o kontynuowanie. Panie ministrze, szanowni państwo, kontynuując dalej ten wywód. Powołanie nasze nastąpiło 13 grudnia. Statut oddaliśmy 1.10. pod obrady Naczelnej Rady Łowieckiej, gdzie nastąpiła również dysputa, spór pozytywny. Spieraliśmy się różne rozwiązania, jak również w trakcie tych posiedzeń Rady, jak i tych spotkań, również dokonywaliśmy pewnych korekt. I tak, mieli państwo, 25 stycznia oddaliśmy projekt statutu, który macie w załączonych materiałach. Ustaliliśmy taką formułę kontaktu, że członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy uczestniczą w obradach, mają obowiązek, czy mają przekazać członkom poprzez zarządy, czy też osobiście, aby dokonywali uwagi bądź sprostowań, czy też uzupełniań
uzupełnień w tym tekście i pierwotnym, i tym późniejszym, ewentualnie z 25 stycznia. Tak też nastąpiło. To było około 550 poprawek w pierwszym, że tak powiem, rozdaniu. Spotkaliśmy się również na spotkaniu 8 lutego w siedzibie naszego związku w Naczelnej Radzie Łowieckiej. 7 lutego nastąpiło spotkanie z przedstawicielem ministra i osobiście z panem ministrem. Dziękujemy za umożliwienie spotkania. Również przedłożyliśmy nasz projekt celem przedyskutowania wśród dyrektorów departamentów leśnego, prawnego. Dziękujemy tutaj obecnym panu dyrektorowi Sarganowi, panu Hubertowi Humulskiemu i przede wszystkim pani wiceminister i panu ministrowi, że nam umożliwił szerszą dysputę. I tak też, mili państwo, po pierwszym przedstawieniu projektu statutu z 25 stycznia, te, o którym już mówiłem, macie państwo w materiałach, również poprosiliśmy podczas ostatniego, między 25 stycznia a 8 lutego, poprosiliśmy również kolegę Salomończyka, który nam pomógł w redakcji czy konkretnych zapisach, uszczegółowieniach w sensie redakcyjnym i innym, o tym się też zawodowo zajmuje. No chcę powiedzieć tak, że myśmy w tą 8 osób, 5 komisji plus 3 osoby współpracujące praktycznie samodzielnie to dokonywali. Tu tytaniczna praca była kolegi Andrzeja Chińca, który to zebrał w sensie redakcyjnym, w sensie dokumentu ujednoliconego. Ja wiem, że niektórzy koleżanki i koledzy mają za złe, że to te poprawki, które również macie przedłożone, one nie są w sensie takim systematycznym, ale my też jesteśmy ludźmi. My te materiały z 8 lutego z Naczelnej Rady Łowieckiej zrobiliśmy do środy, tak żeby państwu dziś wam przedłożyć na spotkaniu dzisiejszym. No po prostu no doba ma tylko 24 godziny, a my to naprawdę poza swoją pracą zawodową robiliśmy społecznie. Tą kwestię związaną z przedłożonym projektem między 25 a 8 nastąpiły również poprawki i Naczelna Rada nas zobowiązała do pewnych korekt. Między innymi paragrafu 6, między innymi wspieramy się również w związku całym o przepis paragrafu 102. Te dokumenty, które zostały również do was przesłane przez członków Naczelnej Rady Łowieckiej czy bądź poprzez zarządy okręgowe, te uzupełnienia, to są wnioski Komisji Statutowej, do której nas zobowiązała Naczelna Rada Łowiecka, będąc zobowiązani do stanowiska wyrażonego w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej odnośnie projektu statutu z 25 stycznia bieżącego roku. Ja proponuję tak, abyśmy potraktowali te dokumenty łącznie. Zaraz powiem dlaczego, bo one stanowią pewnego rodzaju uzupełnienie i też stanowisko na naszej Naczelnej Rady Łowieckiej i to będzie miało przełożenie również na dzisiejszą dyskusję. Chcę powiedzieć tak, że nie chcę mówić szczegółowo o projektu statutu, bo nie mamy akurat na to teraz za dużo czasu. Chciałbym, żebyście państwo się wypowiedzieli w tym przedmiocie, ale chcę powiedzieć tak, że w samym projekcie statutu, to są te, mili państwo, załącznik do projektu statutu, który został również państwu przedłożony do materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o sam statut, projekt statutu, który państwu przedłożyliśmy, no chcę powiedzieć koledze Sokolnikowi, który dzisiaj zabiera głos w autopoprawkach tych naszych, czy jak to nazwiemy, również zostały ujęte sugestie Sokolników. Tam troszeczkę inny jest ten zapis, ale jest. I chcę powiedzieć też, że docierały do nas głosy odnośnie edukatorów z środowiska DIAN. Również to zostało ujęte w tą możliwość, czy w zarządzie koła, czy w zarządzie okręgowym tworzenia takiej funkcji. Natomiast co? Może inaczej. Nie mieliśmy czasu, mili państwo, żeby stworzyć statut od nowa. Miesiąc czasu to jest zbyt krótki na sporządzenie pisma procesowego czasami. Natomiast miesiąc czasu na stworzenie nowego statutu jest no, raczej nierealnym. Przyjęliśmy taką to prawidłowość, że dokonamy na tle obecnego statutu takich uzupełnień, które mają dostosować do obecnie obowiązującej ustawy i usunąć pewne bolączki, które nas boliły, takie praktyczne. Mieliśmy dwóch tutaj praktyków łowczych,
którzy również nam dużo tu podpowiadali i tak też chcieliśmy to stworzyć. Ale również jest pewnego rodzaju nowym. Nie mamy, zauważcie, ani macierzystych, ani niemacierzystych. W kwestii tam 20 któregoś, już nie pamiętam paragrafu, mamy rezydenta. No jest to nowum dla nas. Jeżeli państwo wejścia... Ja nie będę każdego omawiał, ale... Który to jest Andrzej? Wejście ile? Co? Jeżeli zobaczycie na kwestię rezydent 27, 26, 27, dobrze. Na kwestię rezydenta, tak? 27, a jest, 28. Jest to nowo, mili państwo, tak? Również to wspieraliśmy się w komisji, jak i wśród na Naczelnej Radzie Łowieckiej, ale generalnie Naczelna Rada Łowiecka przyjęła ten punkt widzenia. Mili państwo, mamy zapisane na telebimie, kto to jest ten rezydent, no powiedzmy taki myśliwy w okresie próby. Mamy również przesłanki, kiedy może być, kiedy nie może uczestniczyć i do jakiego okresu. No uważaliśmy, że akurat to wprowadzenie będzie sprzyjać powiedzmy pewnego rodzaju otwartości na zewnątrz również naszego koła, z drugiej strony też żebyśmy dbali o jakość naszej działalności. Jeżeli chodzi o zadania koła, które zostały również określone, to tu dostosowaliśmy do tych wyzwań współczesności. Mówimy tu o kwalifikacjach i łowczych, mówimy też również o sposobie komunikowania za pomocą poczty elektronicznej. Również w pierwotnym tekście zrezygnowaliśmy z kworum, no wywołało to podczas walnych zgromadzeń, wywołało to dość mocną dysputę. Również tutaj mamy w poprawkach inne rozwiązania, kwestie doręczeń również na walne zgromadzenie, które to taką naszą bolączką były, również przedłożyliśmy państwu inne rozwiązania. Kwestia przyjęcia do koła, tak, sprzeciwu, również jest to inne rozwiązanie jak do tej pory, tak, odwołanie do walnego zgromadzenia, kwestie wykluczenia, zarząd, odwołanie do walnego zgromadzenia, potem mamy kwestie już sądownictwa powszechnego czy też administracyjnego w zależności od kognicji. Uznaliśmy w komisji, że całe postępowanie wewnątrz związkowe zapewnia z jednej strony tak naprawdę tą przejrzystość, ale z drugiej strony sądy powszechne, czy generalnie sądownictwo w Polsce jest po to, żeby rozstrzygać czasami spory. Oddaliśmy to pod kognicję właśnie rozstrzygnięć dalszych pod kwestie sądownictwa. Również, mówię na razie tylko o kole, mili państwo, również kwestie likwidacji bądź też podziału koła żeśmy dookreślili, wprowadziliśmy pewne nowe propozycje. Jeżeli to dotyczy oczywiście działalności koła, natomiast z uwagi na to, że nie mamy na dzisiaj Okręgowej Rady Łowieckiej, która spełniała jednak dość dużą rolę i nie tylko w zakresie postępowania wewnątrzorganizacyjnego, ale również spełniała tą społeczną pracę na rzecz rzeszy myśliwych. No i tu spieraliśmy się też, tak? To jest niestety ten spór do dzisiaj, bo to w kuluarach również słychać i czuć, czy te zjazdy miały być coroczne, czy raz tylko na 5 lat, co w miejsce tych ewentualnych zjazdów zaproponować. No brakowało nam tutaj takiej materii. Myśmy również, będąc zobowiązani stanowiskiem Naczelnej Rady Łowieckiej, stworzyliśmy coroczne te zjazdy, aczkolwiek propozycja Komisji Statutowej była również, aby w międzyczasie między zjazdami obradowało takie ciało, bo to nie może być organem, Łowieckie Kolegium, Okręgowe Kolegium Łowieckie, które by spełniało w części rolę tak naprawdę Okręgowej Rady Łowieckiej. Natomiast w przedstawionym projekcie, mili państwo, mamy coroczne zjazdy i tam są dookreślone ich kompetencje, tak? Oczywiście to jest kwestia nasza dzisiejszego zjazdu. Chcę powiedzieć w ten sposób, że te propozycje zmian, które państwu przedkładaliśmy, również za tą wiedzą i zgodą Naczelnej Rady i Komisji Statutowej, również dokonaliśmy pewnych ustaleń, uwag, spostrzeżeń z naszym nadzorem, czyli z panem ministrem środowiska, i część poprawek, które tam my wnosimy jako komisja, to są również uwagi ze strony przedstawicieli ministra i za to też również dziękujemy, bo jednak będąc zobligowani tym czasem, chodzi też o kwestie związane z tą przejrzystością i uchwaleniem naszego statutu. Jeżeli chodzi o kwestie
drażliwą następną, która tak w kuluarach jest tutaj podnoszona, to jest również kwestia kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej. Jako Komisja Statutowa stanęliśmy na stanowisku jednym. Przepis w ustawie mówi wyraźnie, nadzór nad działalnością Zarządu Głównego. Koniec, kropka, taki jest przepis ustawy. Czy ona nam się podoba, czy nie podoba, ale taka jest. My nie dyskutujemy z uzasadnieniem tej ustawy, czy z uwarunkowaniem tak zwanym ratio legis, tylko staramy się to wypełnić. I pod tą koncepcję również prowadziliśmy przepisy, czy projekty, przepraszam, projekty zapisów ustawowych, gdzie w tym paragrafie 84 zostało to dookreślone. No możemy się spierać w taki czy inny sposób, tak? Natomiast my jako Komisja Statutowa zostało to również zaakceptowane przez Naczelną Radę Łowiecką w formie uchwały z 25 stycznia, z 8 lutego. I tak to, mieli Państwo, oczywiście w telegraficznym skrócie, Państwo żeśmy przekazali. Te autopoprawki my tak nazywamy, bo jesteśmy tu organem jako Krajowy Zjazd Władnym do dokonania oczywiście zmiany jakichkolwiek. Chcę powiedzieć tak, większość z tych autopoprawek uzgodniliśmy na Naczelnej Radzie Łowieckiej, również ustaliliśmy między poprawki 7 do 72 z przedstawicielami Departamentu Leśnego i Prawnego Ministerstwa. Kwestią otwartą na dzisiaj zostaje dyskusja odnośnie 102. Również tutaj dokonaliśmy pewnych ustaleń, ale kwestia konkretnych zapisów, myśmy zaproponowali w autopoprawkach konkretne zapisy 102. Również tutaj są uzupełnienia, czy też sprostowania tego zapisu. Też bym poprosił, żeby się pokłonić w duchu legalności, czyli zgodności z prawem, z zapisem ustawy, no jak i też z nakazem bieżącej chwili takiego, a nie innego postępowania. Także ja bym, mieli Państwo, tak w telegraficznym skrócie tylko mówił o pewnym omówieniu tendencji w projekcie statutu. Natomiast całą dyskusję oddaję pod Państwa oczywiście osąd odnośnie projektu statutu. Prosząc też o wybaczenie, no miesiąc czasu i my jesteśmy tylko ludźmi albo aż tylko ludźmi. Dokonaliśmy pewnej pracy, która może się podobać bądź nie. Natomiast wykonaliśmy go w ciągu niespełna miesiąca czasu i przedłożyliśmy Naczelnej Radzie Łowieckiej, a teraz Naczelna Rada Łowiecka z poprawkami Komisji Statutowej przedkłada również Państwu. Takie jest stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 stycznia i 8 lutego. Proszę o pokłonienie się nad tym, nawet na krytykę, i prosimy tylko, aby dokonać to w duchu tych czasów i tej obecnej obowiązującej nam ustawy. Dziękuję. Dziękuję koledze. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, panie ministrze, ogłaszam przerwę obiadową. Dziękuję bardzo. W drugiej kolejności szykuje się kolega Kuczyński. Dziękuję. Proszę o ciszę, bardzo proszę, przez szacunek do osoby i do miejsca. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, szanowna pani minister, szanowny kolego przewodniczący, kolego prezesie, członkowie prezydium, zaproszeni goście, koledzy. Nie tak dawno, porządkując stare numery Łowca Polskiego, natrafiłem na taki wierszy, którego fragment, nie wiem dlaczego, utrwalił mi się w pamięci, a brzmi: aby zachować co dobre i w przyszłości mieć dobre wyniki, nie należy do przyrody mieszać polityki. A jednak stało się. Miałem zaszczyt sześciokrotnie kierować obradami Krajowego Zjazdu Delegatów. Także w 1990 roku, a więc na początku transformacji ustrojowej. Ówczesna sytuacja wydawała się dramatyczna, bo odpowiedzialny za nasze sprawy wiceminister oświadczył, że likwidacja Polskiego Związku Łowieckiego,
który nazwał wbrew faktom historycznym reliktem PRL, została postanowiona i nastąpi w najbliższych miesiącach. Rozpoczęliśmy wtedy walkę o ustawę, która miała zachować podstawowe, najważniejsze pryncypia polskiego modelu łowiectwa. To była długa walka, walka trwająca 5 lat. Byliśmy atakowani na rozmaite sposoby, musieliśmy odpierać zarzuty naszych przeciwników. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jako członek dwóch zespołów rządowych do spraw nowelizacji prawa łowieckiego i ekspert z ramienia PZŁ w pracach komisji sejmowych procedujących tą ustawę. Mimo tych przeciwności osiągnęliśmy sukces. Ustawa uchwalona w 1995 roku dała nam 23 lata względnego spokoju w realizacji naszych zadań i naszej pasji. Przy okazji tego tematu chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej okoliczności. Otóż Prezydium Sejmu zaprosiło mnie i nieodżałowanej pamięci kolegę Macieja Dąbrowskiego jako autorów projektu tej ustawy w dniu obrad Sejmu Rzeczypospolitej procedującej ten projekt. I rzeczą, którą najtrwalej zapamiętałem z tego dnia, 13 października 1995, były słowa wypowiedziane przez marszałka Sejmu pana Aleksandra Małachowskiego, który patrząc na salę sejmową powiedział: teraz wiem, jaka partia polityczna ma przewagę w tym Sejmie. To Polska Partia Polujących, bo większość lub może wszyscy myśliwi posłowie przybyli tego dnia na salę obrad Sejmu w mundurach organizacyjnych. I może warto o tym przypomnieć, skoro jesteśmy w roku wyborczym. Nowa ustawa łowiecka, znowelizowana, padło to dzisiaj już kilkakrotnie z tej trybuny, nie jest naszą ustawą marzeń. Także statut, który w znacznym stopniu musi być z nią kompatybilny, tym statutem marzeń z natury rzeczy być nie może. Ale uważam, że jesteśmy poważną organizacją poważnych ludzi. W związku z tym, o czym także była mowa dzisiaj z tej trybuny, musimy stać na gruncie legalizmu prawnego. A zatem naszym obowiązkiem jest uchwalenie tego statutu tak, aby nie powstała sprzeczność pomiędzy jego treścią a treścią ustawy, przy maksymalnym wykorzystaniu racjonalnych poprawek, które dzisiejszy zjazd do tego tekstu zgłosi. I chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie wydaje mi się ważniejszej nawet niż poprawki statutu. Mija w tym roku 50 lat mojej przynależności do związku i pamiętam, że statutów o różnej treści w tym czasie mieliśmy wiele. Nic nie trwa wiecznie, nic nie stoi w miejscu, rzeczy, akty prawne się zmieniają. Chcę powiedzieć, że za rzecz być może bardziej istotną, ważniejszą, uważam umieszczenie w uchwale zjazdowej zapisu, który będzie zobowiązywał wszystkie struktury naszego związku, poczynając od Naczelnej Rady Łowieckiej, a kończąc na kołach łowieckich i myśliwych, do systematycznego i konsekwentnego działania na rzecz eliminowania tych przepisów prawa, które w naszej racjonalnej ocenie zasłużyły na ocenę krytyczną. Także przywrócenia demokratycznych wyborów wszystkich organów Polskiego Związku Łowieckiego i przywrócenia mającego przebogatą tradycję i przebogaty dorobek samorządu łowieckiego w okręgach, czego sobie i kolegom serdecznie życzę. Dasz Bur. Do głosu proszę Wojciecha Kuczyńskiego, mandat numer 12. Zapraszam kolego. Szanowni Państwo, ja reprezentuję okręg bielski. Szykuje się kolega Jerzy Ignaszak. Okręg bielski, Bielsko-Biała. Podkreślam to dlatego, że patrząc na tę salę, patrząc na mapę naszej ojczyzny, myślę, że trzeba by było podzielić Polskę na kilka regionów, w których sytuacja łowiectwa, sytuacja kół łowieckich, stosunek do myśliwych bardzo się różni. Nie będę oczywiście tego rozwijał, bo byłby to zbyt długie wystąpienie, ale chciałbym na to zwrócić uwagę, gdyż moim zdaniem w projekcie naszego statutu, który w
tej chwili poddawany jest dyskusji i krytyce, znalazłem bardzo wiele zapisów kompromisowych, zapisów, które właśnie godzą to, że zupełnie inaczej wygląda łowiectwo w mojej małej ojczyźnie, a zupełnie inaczej na wschodzie Polski, czy na północy, czy w centrum. Dlatego, że te zapisy są tak kompromisowe, rozsądne, a jednocześnie, jak był uprzejmy powiedzieć mój przedmówca, dla mnie jest zaszczytem mówić po nim, stawiam wniosek, ażeby statut wraz z poprawkami, autopoprawkami złożonymi i nam dzisiaj przedstawionymi, przyjąć w całości bez żadnych zmian. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę kolegę Ignaszaka. Dashbór, panie ministrze, dashbór, pani minister, dashbór, koleżanki i koledzy. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego jest zawsze wielkim wydarzeniem, na które czekamy wszyscy. Wszyscy. Od szeregowego członka w kole po członka Naczelnej Rady Łowieckiej Zarządu Głównego. Na tym naszym zjeździe spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Dzisiaj powinniśmy przyjąć statut, nowy statut. Na ten statut czeka rzesza 126 tysięcy ludzi. Oni z niepokojem na zapisy tego statutu czekają. Mieliśmy niewiele czasu, około półtora miesiąca. Nie było czasu na solidne, porządne, rzetelne konsultacje. Stąd, proszę się nie dziwić, ja się nie dziwię, że było dużo emocji, dużo różnego rodzaju propozycji, czasami sprzecznych, kilka wariantów statutu, co nas również bardzo mocno emocjonowało. Ale Rada Naczelna przekazała na zjazd delegatów projekt statutu. On, tak jak tu wielokrotnie było mówione, nie był projektem marzeń, bo był robiony szybko. Pośpiech nie jest doradcą dobrym. O tym wiemy wszyscy. Mimo przekazania projektu konsultacje dalej trwały, bo było bardzo wiele niejasnych zapisów. Były również pewne sprzeczności związane z ustawą. Została przedłożona korekta długa, czy poprawki, autopoprawki, które zawierają 97 pozycji. My jako delegaci z Okręgu Wałbrzyskiego bardzo dokładnie przeczytaliśmy te wszystkie poprawki. Łącznie z tym, że tam trzeba jakiś przecinek zmienić i lub kropkę. Uważamy, że te poprawki naprawdę porządkują bardzo wiele rzeczy, również wykreślając zapisy, które są niezgodne z naszą ustawą. Również, za co już było kilka razy koledzy tutaj przepraszali, ale ja również w swoim imieniu przepraszam, gdzieś umknęły sprawy kynologii czy sokolnictwa. W tych korektach, poprawkach zostało to naprawione. Proszę nie traktować, że to było jakieś złośliwe, po prostu wypadek przy pracy. Serdecznie przepraszam. Analizując projekt statutu plus przedłożone poprawki, stwierdzam, ja osobiście i w imieniu delegatów z Okręgu Wałbrzyskiego, że na ten moment jest to naprawdę bardzo dobry kompromis. W związku z czym jako delegaci z Okręgu Wałbrzyskiego rekomendujemy przyjęcie projektu z tymi poprawkami, tym bardziej, że padały tutaj deklaracje i ze strony prezesa Malca, i ze strony przewodniczącego Komisji Statutowej, że prace będą trwały, bo nie mieliśmy czasu. W związku z czym bardzo proszę, żebyśmy się
pochylili nad tymi poprawkami, nad tym statutem i w zasadzie bez zbędnych dyskusji i roztrząsania niepotrzebnych drobiazgów po prostu przyjęli ten statut. Dziękuję. Dziękuję koledze. Proszę kolegę Pawła Lisiaka o zabranie głosu i przygotowuje się kolega Tomasz Kędziora. Panie ministrze, pani minister, szanowne, szacowne koleżanki, szanowni, szacowni koledzy. Mam honor reprezentować Kaliską Organizację Łowiecką i zostałem przez nią upoważniony do przekazania wam naszej oceny statutu. My też, jak wszystkie organizacje, bardzo poważnie śledziliśmy i staraliśmy się wnosić poprawki, które też są tam uwzględnione do obecnego statutu. Jako członek Naczelnej Rady Łowieckiej powiem, nie jestem zadowolony z tego, co żeśmy zrobili. Natomiast uważam, że jest to daleko idący kompromis, który może stać się początkiem, czy jest początkiem, może stać się początkiem zmian w łowiectwie. Przede wszystkim społeczny nadzór nad związkiem, który myślę jest tutaj akceptowalny, tak jak słyszałem panią dyrektor, jak słyszałem panią minister, pana ministra, i który da możliwość naszego rozwoju. My nie możemy dzisiaj skończyć pracy nad statutem. My dzisiaj musimy przyjąć statut i jutro z całym zapałem przystąpić do jego poprawek. I myślę, że takie przesłanie bym chciał kolegom tutaj w imieniu naszej organizacji przekazać. Chciałbym prosić o zrozumienie sytuacji. Chciałbym prosić o to, żeby dana nam możliwość tutaj przez pana ministra, żebyśmy mieli społeczną możliwość wyznaczania kierunków tego łowiectwa, oczywiście w zakresie prawa, żeby ją wykorzystać. Koledzy, apeluję, przyjmijmy to, co Naczelna Rada Łowiecka wypracowała wraz z tymi poprawkami, które myślę porządkują to, co powiedział mój przedmówca, całość. Dashbur. Dashbur, dziękuję. Proszę kolega Tomasz Kędziora, przygotowuje się kolega Witold Daniłowicz. Dziękuję bardzo. Tomasz Kędziora, Katowicki Okręg Śląskiej Łowiectwa Śląskiego. Witam pana ministra, panią minister, wysokie prezydium, koleżanki i kolegów. Króciutko chciałem powiedzieć, najważniejszą rzeczą dla nas jest to, żeby ten statut dzisiaj uchwalić ze względu na niepewność, jaka jest w związku z brakiem zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego. I choćby z tego względu musimy dzisiaj ustalić dokument, może niedoskonały, ale on musi być uchwalony. Za duża niepewność byłaby. Poprawki, które wnosimy, to są takie redakcyjne troszeczkę, które ułatwią życie, mianowicie w paragrafie 5 ustęp 3, ja to dam na piśmie komisji, tylko powiem, o co chodzi. Jest zapis w paragrafie 5 ustęp 3, że osoba fizyczna składa deklarację członkowską i trzeba by dopisać, że wraz z dowodem wpłaty wpisowego. Nie jest w tym paragrafie ustalony termin wpłaty wpisowego i to może rodzić problemy. W paragrafie 12 ustęp 5 od kandydata nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych i rzeczowych. Więc tutaj jest to niedobrze, dlatego że praca kandydata na rzecz przybudowie, pomoc przybudowę urządzeń łowieckich może być potraktowana jako świadczenie rzeczowe i możemy tutaj podpaść Urzędowi Skarbowemu. Trzeba skreślić po prostu to, o te rzeczowe. Paragraf 40 ustęp 6. Możliwość doręczania zawiadomienia zarządowi okręgowemu jest tylko w formie elektronicznej. A w tym samym paragrafie w ustępie 4 jest również zachowana forma pisemna. Także wystarczy byłoby, żeby tam dopisać lub w formie pisemnej. No to załatwia sprawę. To są proste sprawy, ale takie łatwe do wprowadzenia dzisiaj, ale robiące porządek. I w paragrafie 118 ustęp 6
Protokół z wyjątkiem zjazdu krajowego, okręgowego oraz pomyłkowo wpisanego. Wpisany jest walnego zgromadzenia koła, podlegają procedurze zatwierdzenia. Należy skreślić te walnego zgromadzenia koła, dlatego że to kłóci się z zapisami paragrafu 44 ustęp 3. To są takie proste rzeczy, które prosimy o wprowadzenie. Generalnie jeszcze raz postulujemy jako delegaci ze Śląska o przyjęcie statutu w dniu dzisiejszym koniecznie, a na przyszłość to zgłaszamy takie wnioski o jakieś zajęcie się bardziej szczegółowe. Zauważamy brak spójności pomiędzy decyzyjnością i odpowiedzialnością między Naczelną Radą Łowieckiem, Zarządem Głównym i Zarządami Okręgowymi. To jest po prostu na dzień dzisiejszy przedstawione tak nie bardzo jednoznacznie. Wygląda na to, że kto inny decyduje, a kto inny odpowiada. To trzeba unormować. Oraz niepotrzebna jest tak duża częstotliwość zjazdów okręgowych. Co roku to są duże pieniądze dla okręgów, to są naprawdę duże koszty. Taki zjazd okręgowy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Już nie mówię o krajowym, gdzie są to wielkie pieniądze. Także ten wystarczy, co roku to nie bardzo ma praktyczną potrzebę. Dziękuję bardzo, Daszburu.